Przez ostatni tydzień mieliśmy do czynienia dość gwałtownymi roztopami śniegu z tego poziomu wód gruntowych, jak również i konsekwentnie w rowach i w naszych kochanych rzekach dość gwałtownie urósł. Niemniej jednak pragnę wszystkich uspokoić. Zagrożenia powodziowego w tej chwili nie ma. Wprawdzie bardzo wysoka fala rzeką Widawą się przetacza. Niemniej jednak jest ona cały czas monitorowana i pod kontrolą służb odpowiedzialnych za to. Z tego, jeżeli tylko i wyłącznie będą się pojawiały jakiekolwiek zagrożenia, będziemy jeszcze o tym Państwa informować. Aktualnie należy być tylko i wyłącznie czujnym w stosunku do tego, co się wokół nas dzieje, bo poziom wód gruntowych bardzo dokucza wszystkim. Wiem, że ta woda również znajduje się w naszych domach, wokół naszych domów, w piwnicach. I tu też nie bądźmy nazbyt rychliwi i dajmy jej spokojnie odpłynąć, wsiąknąć z racji tego, że dość, powiedzmy, za szybkie bądź za wczesne wypompowanie jej będzie raczej tylko i wyłącznie szkodziło naszym budynkom, niż im pomagało. Wszystkich, którzy pragną na bieżąco otrzymać informacje o wydarzeniach mających miejsce na terenie gminy, m.in. tych związanych z bezpieczeństwem, zapraszam do korzystania z informatora SMS-owego, który jest bardzo dobrym środkiem przekazu tych wszystkich rzeczy, o których my jako gmina pragniemy Państwa poinformować.